Umiejętności bokserskie zaprezentują w tym pojedynku. Szlusarczyk oczywiście na zawodowych ringach walk ma zdecydowanie więcej. 9 pojedynków, 8 wygranych, 1 porażka, 5 walk wygranych przed czasem. 188 cm wzrostu, 200 cm zasięg ramion. To oczywiście w kategorii półciężkiej robi wrażenie, ale zawsze powtarzam, że zasięg zasięgiem to zawsze jest na pewno jakiś atut, ale było w historii wielu wybitnych pięściarzy, którzy ten zasięg mieli naprawdę nieimponujący. Nie będę tutaj wymieniał takich legendarnych nazwisk jak Roberto Duran, chociażby w kategorii lekkiej, chociaż w kilku kategoriach był świetny. A nasz Darek Michalczewski, 184 cm wzrostu, 178 zasięga, jeden z najlepszych lewych prostych w historii zawodowego boksu, a więc po prostu trzeba umieć. Ale podoba mi się to wejście w walkę Sebastiana Ślusarczyka, takie w jego starym stylu, a więc szuka półdystansu, szuka ciosów na korpus, w ten sposób chce osłabić Kratochwilę. Widać, że wyszedł tu między liny, by nie tracić sekund, tylko wykorzystać maksymalnie ten sześciorundowy dystans. Tak, widać na początku walki rozluźniony, teraz wprawdzie rywal trafił lewym na korpus. Chyba też ma dobre warunki fizyczne, jak wspominałeś. No, przebił się tym prawym Ślusarczyk przez gardę Słowaka. Kolejna kombinacja ciosów. No i o, świetny prawy, długi prawy. Widać, że ciężkie ręce ma Ślusarczyk, ale to już pokazał w tych walkach, które oglądaliśmy go w Polsce. Ja myślę, że to ten pierwszy prawy był takim elementem, który zaczął psuć tę układankę Kratochwili. Teraz odetchnął głęboko Ślusarczyk. Jeszcze nieco ponad minutę, by zastopować Słowaka. I prawdopodobnie będzie szukał tego nokautu Ślusarczyk. No świetnie, kapitalnie. Znowu bardzo dobra akcja. Bo mieliśmy taką klasykę. Lewy, prawy, lewy, sierpowy. I ten akcent postawiony na lewy sierpowy spowodował, że Kratochwila ląduje drugi raz na deskach i koniec walki. Sędzia Chwoszcz tym pamiętał, razem zapobiegawczo. Pamiętał bardzo dobrze o poprzedniej walce. No a więc z nowym trenerem Mariuszem Koperskim w składzie błyskawicznie Sebastian Ślusarczyk kończy ten pojedynek. Pierwsza runda. Dopingował między innymi Sebastiana Damian Wrzesiński i kilku innych zawodników, a więc związanych z grupą czy MB, czy Tymex. No destrukcyjnie po prostu wszedł w tę walkę Ślusarczyk. Zobaczmy, bo to będzie za chwilę ten moment. Bodaj się ta pierwsza akcja. O! Jeszcze. No tak jest. Trzy ciosy. I tu już uciekła wiara z Kratochwili, a potem przecież był jeszcze ten lewy, sierpowy. To jest jeszcze raz ta sama akcja, więc pierwszy knockdown. Ale widać, że rozluźniony był od początku tego pojedynku Ślusarczyk. Bardzo ładna akcja, tak kończąca walkę. Mówię, taka prosta, taka szkoleniowa akcja. Wysoki zawodnik o naprawdę świetnym zasięgu, z bezpiecznego dla siebie.